Jest w koniec lutego. W tym roku trochę wcześniej, mam nadzieję, przyszła wiosna. I można już zbierać takie rośliny, które normalnie zbiera się w marcu. Od początku marca można zbierać. Właśnie tuż po tym, jak ustąpią lód i śnieg stopnieje, ustąpią mrozy w dzień. Jest to pora na przykład na zbieranie dzikich czosnków. One bardzo wcześnie wychodzą, już w końcu zimy wychodzą z ziemi. Są takie dwa pospolite gatunki u nas. Jeden to jest czosnek zielonawy. Wygląda teraz, o tej porze. Później wyrastają z tych największych cebulek wyrastają łodygi. Na nich wszystko całość przypomina troszeczkę czosnek uprawny, z tym, że w miniaturze. W kwiostanie krzyżą się cebulki. Natomiast drugi czosnek, też bardzo pospolity u nas, to czosnek wińcowy, alium vinale. Wyrasta troszeczkę większy, bardzo podobny jest do tego gatunku. Różni się tam szczegółami, się różni. Te cebulki można zbierać właśnie, cebulki, liście, można zbierać zarówno teraz na przedwiośniu, aż do wiosny i później można zbierać jeszcze, bardzo łatwo jest wypatrzeć już kwitnące rośliny, można wtedy wyrywać całe łodygi z cebulkami, łatwiej się wyrywa cebulki czosnku zielonowego z Allium oleraceum, dlatego że one przypominają w całości miniaturową cebulę, nie składają się z ząbków. I dlatego łatwo jest w całości wyrywać. Natomiast ten czosnek winnicowy, on ma takie ząbki, znaczy takie cebulki składające się z takich małych ząbków, jak miniaturkę czosnku pospolitego. I jego jest trudniej wyrwać. Generalnie można zebrać tak gdzieś mniej więcej około kilograma, jak dobrze pójdzie, około kilograma. Przykładając teraz na przedwiośniu, tak właśnie tak jak teraz, takie, wykupując takie kępki i odcinając liście. Liście można zużyć jako tak jak szczypiolek, czy ukrytować jakiś szpiniak z nich. Natomiast cebulki można też raz jeszcze o tym powiem. W każdym razie około kilograma można zebrać zarówno właśnie teraz kopiąc, wyrywając te kępy na przedwiośniu, jak i zbierając w lecie, wyrywając urygi, na przykład czosnku zielonowego. Generalnie każdy wie, że wszystkie czosnki nasze można używać jako przyprawę. Natomiast mało kto się orientuje w tym, że można cebulki czosnku także jeść jako tak jako podstawowo, jak ziemniaki. Jest to o tyle ciekawe, dlatego że generalnie czosnek jest rośliną trującą i nawet ten pospolity czosnek, który uprawiamy, używamy normalnie w kuchni, jeżeli byśmy zjedli go pół kilo, już może się zatruć. Także generalnie jest to roślina trująca, lekko trująca i przyprawowa. Natomiast Indianie właśnie w Ameryce Północnej gotowali bardzo długo cebulę czosnków różnych w tych dołach ziemnych, przy czym te cebule traciły ostry smak i jedli wtedy je tak jak ziemniaki. Ja zrobiłem taki eksperyment, właśnie te czosnki obydwa gotowałem, zielonawy i winnicowy. Gotowałem ich kilka godzin i rzeczywiście straciły, nie całkiem straciły ten czosnkowy smak, ale prawie całkiem. Także rzeczywiście chyba widocznie jest to dobra metoda do tego, żeby w razie czego sobie zastąpić, w razie jakiejś potrzeby sobie zastąpić tym ziemniaki i po prostu się tym odżywiać jako głównym pokarmem i nie zatruć się tym. Generalnie jeszcze może powiem o samym smaku tych czosnków. Ten czosnek zielonawy jest troszeczkę inny w smaku, znaczy bardziej się różni w smaku od dzikiego czosnku niż ten drugi. Przypomina trochę jakby bezpośredni między smakiem między rzodkiewką a rzepką taką a czosnkiem. Później te cebulki są dużo większe oczywiście, bo to są bardzo małe cebulki, ale później te cebulki są dużo większe, tak gdzieś 2 cm mają. Natomiast ten czosnek drugi jest bardziej podobny, winnicowy, bardziej podobny jest do czosnku zwykłego w smaku. Ten wyrasta troszkę większy.
generalnie wszystkie nasze czosnki występujące w Polsce można rozpoznać po tym, że mają po prostu czosnkowy zapach. Szczególnie takie czosnki o takich równowąskich liściach, to są bardzo trudne do pomylenia z czymkolwiek innym. Mają wyraźnie czosnkowy zapach i żadna inna roślina jednoliścienna u nas nie ma takiego zapachu. Natomiast jeżeli chodzi o na przykład czosnek niedźwiedzi, to warto uważać, żeby nie pomylić z konwalią, ale też można poznać po zapachu. Istnieją u nas gatunki też, które mają czosnkowy zapach, na przykład czosnaczek, które mają czosnkowy zapach, ale to są rośliny dwuliścienne, zupełnie inaczej wyglądają. Nie wyglądają tak jak ten czosnek, czy jak czosnek niedźwiedzi, tylko zupełnie jak rośliny dwuliścienne, zupełnie inaczej wyglądają. Także generalnie można sobie jako kryterium, żeby rozpoznać, czy mamy do czynienia z czosnkiem, czy nie, to sobie poznać po zapachu, czy co to jest. Wybrałem się właśnie też tutaj na taką mokrą łąkę, żeby pokazać wam czosnek kątowaty, inaczej Allium angulosum. Z tym, że on jeszcze nie wyrósł niestety. Znalazłem go tylko dlatego, że znalazłem takie suche łodygi starczące w takich kępach wśród trawy. Gdzie gdzie zachowały się jeszcze owocostany z nasionami. On nie tworzy cebulek w środku, znaczy w środku kwiatostanów, tylko nasiona tylko tworzy. Liście ma podobne do szczypiorku, z tym, że takie bardziej takie płaskie. Bardzo podobne się na szczypiorku ogólnie, tak jak się spojrzeć. Smak ma czosnkowy. Tworzy takie cienkie cebulki, które widać, a pod nimi kłącza. Z tym, że te kłącze nie zawsze są najlepsze, czasem są gorzkawe. No i poza tym mnóstwo liści tworzy także. I te liście przypuszczam, że były najważniejszą częścią jadalną tej rośliny. Mimo tego, że są dane o tym z Syberii, że jadano właśnie takie kłącze, te cebulki i kłącza tej rośliny, że jest solono na zapas. No to mi się wydaje, że bardziej się odnosi do liści, może one nawet kwaszono. Rośliny jest to roślina dość rzadka. Spotkać się można właśnie na takich podłokach łąkach. Na brzegach wód, w rowach, czy smugach, takich w miejscach bardzo mokrych, wilgotnych, tak jak tutaj, można spotkać, to jest rów akurat, można spotkać często u nas taką roślinę w takich charakterystycznych rygach. Bardzo charakterystyczne kwiatostany są, takie oddalone. Łatwo to roślinę rozróżnić nawet teraz na przedwiośniu. Korwinus pospolity, Lycopus europaeus. Jest to roślina jadalna. Ona była jadana w Chinach jako pokarm głodowy. Tworzy takie przetrwalniki. Są to organy pokrewne bulwom. Z tym, że mają, jak widać, korzenie. Mają szczątkowe korzenie, takie grube korzenie, w których też jest zawarta magazynowana skrobia. I mają takie malutkie listki też. Także nie jest to do końca bulwa. Jest to pokrewne bulwie, ale to jest troszeczkę coś innego. Później z takiej bulwy wyrasta łodyga. Taka jak tutaj właśnie. I później ten przetrwalnik zamiera, a wokół niego zostają nowe przetrwalniki. Także to jest taka roślina, w ten sposób się rozrasta. Można jeść na przykład najpierw po usmażeniu. Mają taki lekko orzechowy, przypominający jeszcze trochę czyśćca smak, z takim jakimś gorzkim posmakiem. Są gorzkawe, ale moim zdaniem są dość smaczne, szczególnie po usmażeniu. Ja tutaj wykopałem taką ilość bulw w ciągu, może 3 minut. Kopałem rękami, z tym, że nie zawsze jest takie dobre miejsce. Czasem trzeba kopać jednak kopaczką czy łopatką. Z tym, że jest to dość wydajna zbiorze roślina. Dość jedna z takich bardziej opłacalnych u nas roślin do zbioru. Termin zbioru to jest mniej więcej od tak października do końca kwietnia, gdzieś tak mniej więcej. Później już rozwijają się pędy. Czasem nawet te przetrwalniki, bo bardzo często wystają ta część tutaj
wystaje tuż nad ziemię, albo na poziomie ziemi jest, także łatwo można je zlokalizować i nie trzeba tak kopać w ciemno, tylko można je łatwo znaleźć i wykopać. Nie jest to coś nietrujące na pewno i łatwa do rozróżnienia. Ma takie charakterystyczne jeszcze to, że jak u wszystkich roślin z rodziny lamiacy, czyli jest nożowaty, czyli czwargowych, łoryka jest czterokęciasta. No ale to wszystkie rośliny z tej rodziny mają. Natomiast te kwiatostany są bardzo charakterystyczne, takie oddalone. Kwiatuszki są białe, nieduże takie w tych kielichach, które tutaj widzimy. Liście są podługowate, takie wrębne. No bardzo charakterystyczna roślina. Na skrajach lasów, na przydrożach możemy czasem spotkać, nawet dość często w takich miejscach ruralnych, gdzieś na przychaciach możemy często spotkać taką roślinę, która się nazywa liliowiec rdzawy, Hemerocallis fulva. Tworzy on takie piękne podziemne korzenie. Teraz jeszcze liście nie wykiełkowały dobrze, nie wyrosły dobrze. Ale one przypominają liście, przypominają troszeczkę może irysa albo sitowie. Z tym, że są jasno zielone i dużo większe. Jest to roślina jadalna, bardzo, bardzo wartościowa. Jadalne są te bulwy właśnie. Jak i młode pędy, takie młode, nawet jeszcze dużo większe młode pędy. Dużo nie za dużo, bo takie całkiem rośliny są trujące. Natomiast takie młode pędy są bardzo smaczne. A te bulwy też są bardzo, bardzo dobre. Można jeść zarówno na surowo, jak i po ugotowaniu. Nie znalazłem nigdzie przepisu na przygotowanie jakiejś potrawy z nich, nie szukałem wszędzie. Ale udało mi się samemu odkryć, że bardzo dobre są po ukondensowaniu. Zakondensowane takie bulwy są bardzo w cukrze normalnie, albo ugotowanie z dodatkiem miodu są bardzo smaczne. Naprawdę polecam wszystkim. Roślina niezwykle łatwa w zbiorze. Jak widać, no, można bardzo szybko wykopać. Tutaj wszędzie są jej kiełki. Tworzy takie ogromne kępy. Te kępy przez kilkadziesiąt lat się nawet utrzymują. Rozrastają cały czas. Tutaj są, widać, rozłogi. Cały czas się rozrastają. Cały ten teren jest porośnięty przez tą roślinę. Także naprawdę bardzo popularna w zbiorze. W razie głodu na pewno bardzo wartościowa. Jeszcze muszę dodać, że to jest to obcy gatunek. On często jest uprawiany w ogrodach i w dziczeje. Po prostu ludzie rzucają gdzieś takie właśnie karpy, kłącza. I to przez to się rozmnaża i rozrasta, rozczyszczenia się. Także jest to gatunek ogrodowy.